chcę wam powiedzieć, że człowiek nie jest sobą pod wpływem narkotyków. Narkotyki zmieniają osobowość. Człowiek przestaje być sobą. I to wszystko, czy wszystko jedno, czy pod wpływem tych twardych narkotyków, czy pod wpływem tych miękkich, czy pod wpływem alkoholu. Po wypiciu alkoholu człowiek przestaje być sobą. Staje się zupełnie innym człowiekiem. Rzadko kiedy lepszym. Natomiast chcę wam powiedzieć, że również pod wpływem środków psychotropowych człowiek przestaje być sobą. Staje się kimś innym. Bardzo często staje się warzywkiem. I to też wcale nie lepszym. Chcę wam powiedzieć, że człowiek przestaje być sobą również pod wpływem hormonów. Hormony też zmieniają osobowość. I to każdy rodzaj hormonów zmienia osobowość. I to rzadko który hormon zmienia na lepsze. Dlatego informuję was, że my nigdy nie jesteśmy sobą. Zawsze jesteśmy pod wpływem hormonów. I chcę wam powiedzieć, że jeżeli twoja ukochana lub twój ukochany nie jest sobą, nie jest taki, jakiego kochasz, to bardzo możliwe, że jest pod wpływem hormonów. Że on, gdyby nie był pod wpływem hormonów, byłby zupełnie normalnym, mądrym, zdrowym człowiekiem. Gdyby nie był zalany przez te hormony. I dlatego, drodzy panowie, apel do was. Kochajcie swoje kobiety, nawet wtedy, kiedy one nie są sobą. Czyli zawsze je kochajcie. Zawsze.